występują. Miłość i przemoc, odcinek 108. Oszustwo Juana pomoże mi po pierwsze zdobyć dyplom, po drugie ujawnić prawdę o tym łajdaku. Wiesz, tyle o tej sprawie, że powinnaś być moją promotorką. Nie mów tak. W porządku. Wybacz mi. Ale ja i tak napiszę tę pracę. Po co? Przestań się wygłupiać. Wywołam skandal, żeby żadna kobieta nie zbliżyła się więcej do Juana Coronela. Odnoszę wrażenie, że wykorzystujesz tę pracę, aby się zemścić. Nie chodzi o zemstę, ale o sprawiedliwość. Tylko o to. Uwierz mi, proszę, i nie traktuj mnie jak wariatkę. Wiem, że to niełatwe, ale po raz pierwszy jestem z tobą szczera. Zdaję sobie sprawę, że muszę się leczyć, ale nie jestem szalona. Mój ostatni pobyt w szpitalu był kłamstwem Pameli. Nie poddano mnie żadnej terapii. Znowu wtrąca się do naszego życia. Więcej nie będzie. Koniec. Chcę się zmienić, być inną kobietą. Nie bój się. O nic cię nie proszę. Tym razem robię to dla siebie i dla Juana Carlitosa. Pragnę być normalną matką. Wiem, że bardzo go zawiodłam. I nie zamierzam usprawiedliwiać się tym, co zaszło między mną a rodzicami. Chcę, żeby był szczęśliwym chłopcem. Nie takim wariatem jak ja. Chcę, aby traktował mnie jak przyjaciółkę i wzór do naśladowania. I żeby nie czuł obrzydzenia, jak ja na widok Manueli czy Reinalda. Pragnę być po prostu normalną matką. Oriana. Długo czekałem, aż to powiesz. Y eso que lo vas a lograr. Jestem pewien, że ci się uda. Masz moje wsparcie. Jairo i Virginia biorą jutro ślub cywilny. Poprosili Renę i mnie na świadków. Uważam, że to wielkie wyróżnienie, tym bardziej, że ci dwoje naprawdę się kochają. Dlatego się zgodziłam. Niepotrzebnie, bo Renę nie może chodzić na uroczystości. Zgodziłam się. Renę nigdzie nie pójdzie. Dlaczego? Odbiło ci? Magdalena! Miło, że przyszłaś. Virginia i Jairo biorą jutro ślub. Chcą, żebyśmy byli ich świadkami. Co ty na to? Wyglądamy jak James Bond. Bond nie ma ciemnej karnacji i nie ubiera się na czarno. Nie jest też blondasem o niebieskich oczach. Ciuch jest niezły, ale tylko na ślub.
Przebierzmy się. Poplamimy stroje i Virginia zerwie zaręczyny. Chodź. Kuzynek załatwił im pracę w knajpie? Szykują się na jutrzejszy ślub. A nas nikt nawet nie zaprosił. Kupiłeś kokosy. Przeszedłem pół miasta. Parę kilometrów stąd kokosy spadają ci na głowę, a w sklepie płacisz za nie majątek. Zawsze mnie to fascynowało. Potrafiłem godzinami trzymać rękę na brzuchu auxiliadora. Nie chce się wierzyć, że jest tam człowiek. Za parę miesięcy będzie ziewał, przeciągał się i wylegiwał. To prawdziwy cud. To sí que es un milagro de Dios, chica. Myślałam, że jesteś zimnym gburem, a okazuje się, że masz jakieś uczucia. To mój najlepszy przyjaciel. Jasne, że pójdę. Poza tym muszę się przewietrzyć. Dusisz się tutaj? Spotkam się z moimi kumplami. Wilfredem, Romano, Gustavo. Romano, Gustavo i también va a ir. Julieta też będzie. Claro, claro que ella también va a ir. Stęskniłem się za nią. ¿Por qué no vienes con nosotros? No. Pójdziesz z nami? Mejor vayan ustedes. Mam jutro dużo spraw do załatwienia. Pero por favor, pamiętaj, co mi obiecałaś. Nie idź do Juana. Tranquilo. Nie martw się, Scarlett. Quédate tranquilito, sí? Vaya, permiso. Będziemy się świetnie bawić. Powiem im, że się zgodziłeś. Muchas veces me pregunto por qué pasa todo esto, por qué tus mil te quiero siempre. Możemy zaczynać. Już za chwilę tych dwoje ludzi wstąpi w związek małżeński. Pani Virginia Revueltas i pan Jairo Restrepo. Świadkami ceremonii będą pani Magdalena Lam i pan Renato Rizzo. Zanim jednak zaczniemy, muszę zapytać, czy ktoś z obecnych tu gości wyraża jakiś sprzeciw lub chce coś powiedzieć. Ja muszę coś powiedzieć. Streszczaj się. Juan nie chce, żebyś tu przychodziła. Nie ma go? Nie, ale może zaraz wrócić. Przyniosłam list od Victorina. Co mówiła Thelma? Czemu go zabiła? Victorino zamierzał zemścić się na tobie i Juanie. Był zdecydowany. Thelma uznała więc, że musi go zabić. I tak zrobiła. A gdzie dzieci? Rozumiem już, po co tu przyszłaś.
Przykro mi, ale nie możesz rozmawiać z moimi synami. Lo siento, pero no vas a poder hablar con mis hijos. Oboje z Juanem jesteśmy temu przeciwni. Yo tampoco quiero, así que por favor, ya vete. Wyjdź. No pierdas más tu tiempo. ¿Sabes quién está allá afuera? Wiesz, kto przyszedł? Doris. Te volvió a venir. Tata kłamał. Rozdzielą nas. Él va a dejar que nos separen. No, mi papá no nos engañó. Nie pozwolimy na to. Él va a permitir que lo vuelvan a separar otra vez. ¿Y por qué Doris está allá afuera? Może powiemy jej prawdę? Wtedy na pewno nas rozdzielą. Lepiej nic nie mówić. Może zamieszkamy razem w dużym domu. Tak jak wtedy. Oriana, Doris, babcia Telma i tata. Mają tam basen. Nie zgodzą się. Widziałeś, jak posłali babcię za kratki. Nic im nie powiemy. Nie rozumiesz? Wkurzą się i nas rozdzielą. Nic nie powiemy. Mam prawo o coś zapytać. W końcu ślub to poważna sprawa. Nie można żenić się w nieskończoność. A ja mam już jeden na koncie. Proszę pytać. Chcę mieć pewność, że będziemy ze sobą na zawsze. Za pierwszym razem los wykręcił mi brzydki numer. Straciłem żonę. Chcę, aby ten dokument zagwarantował mi, że nigdy nie stracę mojej pani mecenas. Prawo nie reguluje takich kwestii. Szkoda. Nie chcę być mężem tylko przez chwilę. Myśli pan, że czemu to robię? Bo chcę codziennie budzić się przy tej kobiecie. Nawet gdy będę już za stary, żeby wstać z łóżka. Auxiliadora miała rację, mówiąc, że małżeństwo musi trwać całe życie. I tak będzie. A ty się nie martw. Będę się tobą opiekował. Robił ci gorący rosołek, kiedy złapiesz grypę. Dzielił z tobą radości, smutki, sukcesy i niepowodzenia. A kiedy przyjdziesz połamana, natrę ci plecy olejkiem mentolowym. Bo Jairo Restrepo nigdy cię nie opuści. Uszczęśliwię cię, więc niech Bóg da nam swoje błogosławieństwo. Zapomniałaś, kim jestem? To ja wyciągałam cię z klubów, kiedy byłaś naćpana. Mam ci przypomnieć, jak żyłaś? Nigdy nie kochałaś syna. To prawda. Nie byłam dobrą matką, ale od tej chwili postaram się nią być. I nie dla Juana, tylko dla mnie i moich synów. Obaj na to zasługują. I por mis hijos, por los dos, porque los dos se lo merecen. Humberto jest moim synem. Humberto es mi hijo. Jestem tego pewna, a ty mi go nie odbierzesz. Humberto! 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 Puszczaj. Bueno, continuemos con el matrimonio. Kontynuujmy. Un momento. Yo no me. Nie mogę wyjść za mąż. Kiedy powiedziałeś o gwarancji, że będziemy razem do końca życia, ogarnął mnie wielki strach. Zakneblujcie ją. Niech mówi. Boję się. Bo właśnie o takim mężczyźnie marzyłam. A teraz, gdy patrzę na niego, wydaje mi się, że to wszystko nieprawda. Ja też pragnę się przy tobie zestarzyć. Chcę, żebyś nacierał mnie olejkami i mówił mi słodkie świństewka. I jeszcze jedno.
mis vulgaridades. Pragnę, żebyś zawsze był tym mężczyzną, w którym się zakochałam. Ese mismo hombre del cual yo me enamoré. Claro que sí. Mogę używać wykałaczki? Del palillo. Co drugi dzień? Nie. Zgoda. Umberto! Umberto, soy yo! To ja, twoja mama. Chodź do mnie. Umberto! Idź stąd. Nie odbierzesz mi synu. Umberto! Chłopcy do pokoju. Umberto, mi amor. To ja. Twoja mama. Przytul się do mnie. Do pokoju. Nie pamiętasz mnie? Ani swojego brata, Pedrita? Przypomnij sobie tatę i spacery po plaży. Chodź do mnie, synku. Pozwól mi dać ci błogosławieństwo. Jestem twoją mamą. Podejdź do mnie. Jesteście mężem i żoną. Niech się kochają. Na osobności. Spełniło się nasze marzenie. Może i jestem prostakiem. Nieważne. Nigdy nie przestanę cię kochać. Nawet gdybyś miała codziennie mnie lać i obrażać. Nie bój się, kochanie. Wiem, że minęło dużo czasu. Jeśli dasz mi szansę, wyjaśnię ci, co się stało. To nie była niczyja wina. Chodź do mnie. Nigdy więcej cię nie opuszczę. Przytul się do mnie, proszę cię, Umberto. Nunca te voy a dejar solo. Abrázame, Umberto, por favor, abrázame, hijo. Umberto! Viste? Widzisz, co narobiłaś? Viste lo que logras con todo esto. To ja jestem, Umberto. No, Doris, suéltalo. Puść go. Suéltalo, suéltalo. Juan Carlitos jest moim synem. Es mi hijo, entendiste? Es mi hijo. Wiem, nie martw się. I dónde estaba yo que no vi a Ana? Dlaczego jej nie widziałam? No lo sé. Wiem tylko, że pojawiła się nagle, jak anioł. Szkoda, że nim nie jest, bo to by znaczyło, że umarła. Daleko jej do śmierci. Jest pełna życia i energii. Zakochany dureń. Czego chciała? Żebym pomógł jej przy pracy dyplomowej. Zamierza poświęcić ją bigamii. Nikt nie zrobi tego lepiej od Anny. Poprosiła mnie o kopię orzeczenia o rozwodzie. Udostępnię jej wszystkie informacje, o które poprosi. Pomoże nam zniszczyć tego łajdaka. Sama pośmieszy go i poniży. We wszystkim jej pomogę. Zauważyłem, że jest mną zainteresowana. Artykuł 400 mówi, kto zawiera małżeństwo, mimo że pozostaje w związku małżeńskim lub zawiera związek małżeński z osobą niebędącą stanu wolnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 4. Jeśli winny bigami wprowadził w błąd osobę, z którą zawiera związek małżeński, odnośnie swojego stanu cywilnego, podlega karze więzienia do lat 5. Engañándola respecto a la libertad de su propio estado o el de ella,
La pena será de presidio de 3 a 5 años. Como en tu caso. Jak w twoim przypadku, Juan. Wiedziałeś, że jesteś mężem Oriany. Wszystko sobie obmyśliłeś. Powiem ci coś, do czego Juan nigdy by się nie przyznał. To świetny prawnik. Kiedy go poznałam, był przeciętny, ale ambitny. Z czasem wyrobił sobie reputację w kancelarii moich rodziców. Bo zapewne wiesz, że to kancelaria moich rodziców. A zatem to ja stworzyłam Juana Coronda. Nigdy nie przestał być twoim mężem. Wiedziała o tym Pamela. Selena. Ciocia Osiliadora. Wszyscy, oprócz mnie. Jaka ja byłam głupia. Czemu nie zauważyłam, że mnie oszukujesz? Co za podłość. Ja założyłam zeszyt prawdy, a ty ukrywałeś przede mną wszystko. Bezczelny łajdak. Jak można oszukać kobietę w ten sposób? Kobietę, która nosiła twoje dziecko. Trzeba nie mieć serca ani duszy. Założyłeś się o mnie jak o dom czy samochód. Ale na szczęście istnieje artykuł 400 kodeksu karnego. Pero ahí está el artículo 400 del Código Penal. ¿Tú eres duro? ¿Y estás surowy, Juan? La ley. Prawo także. Me sorprende tu capacidad de aprovechar las oportunidades. Juan dostałby chyba zawału. Eso mataría a Juan. Jego syn noszący nazwisko Lam. El hijo de Juan con el apellido Lam. Pero tú realmente te vas a casar. Musisz się z nią ożenić. Porque sería divertido. To będzie takie zabawne. Muy divertido. Bardzo zabawne. Luis Lam. Luis Lam. Pamela Johnson. Oriana Ponce de León. I Juan Coronel. Todos. Mam na oku całą czwórkę. A esos cuatro yo los tengo en la mira. Y tú sabes, hijito. Wiesz, że potrafię wybaczyć, ale nie zapominam. Pero no olvido. Dlatego policzę się z nimi. To jeden z powodów, dla których chcę zostać adwokatem. Muszą zapłacić za moją krzywdę. Ale pamiętaj, syneczku, wymierzyć sprawiedliwość to nie to samo, co zemścić się na kimś. A mnie zależy wyłącznie na sprawiedliwości. Tylko na tym. Nie rozumiem, po co nas wezwałaś. Żebyście porozmawiali i wszystko sobie wreszcie wyjaśnili. Ja chętnie. A ty? Señores, es en serio. Nie wyjdziecie stąd, dopóki tego nie zrobicie. A ty nie bądź taki zacięty. Musicie żyć w zgodzie, żeby uratować tę kancelarię. Mówię poważnie. Zróbcie to jeszcze dzisiaj. Dla opiekuna.
Mis felicitaciones. Moje gratulacje, a raczej kondolencje. Za bardzo się od siebie różnicie. Ese matrimonio va a ser flor de un día. No se dejen a mirar. Przed wami problemy dnia codziennego. Nie bądź głupi i nie waż się wynieść śmieci, bo będziesz to robił już do końca życia. Musicie dzielić się obowiązkami. Jesteś jego żoną, nie służącą. Od zarania dziejów facet rządzi kobietą. Macie robić co, kiedy i jak zechcesz. Nie dopasowuj się do niego, szczególnie jeśli chodzi o seks, bo inaczej będziecie to robić danego dnia i o danej porze. To ty rządzisz. Wypij. To bardzo zdrowe. Pamiętam, że Auxiliadora piła piwo jęczmienne z mlekiem. Bardzo pożywne. Nie, żebym miała coś przeciwko tobie. Jestem ci wdzięczna za to, co robisz, ale nie przyzwyczajaj się do tego dziecka. Czekujesz? Ja tylko... Sprzedałaś wszystkie kupony na loterii. Jeden z nich wygra. Może mój. A jeśli nie? Nie tylko o to mi chodzi. Co ci jest? Nie wiem, czy to już ten wiek. Jestem zmęczony życiem, ale czuję, że muszę się zmienić. Nie mogę tak dalej. Chcę mieć dom, rodzinę, dzieci. To straszne, że trzeba coś stracić, aby to docenić. Miałeś dom, dzieci i żonę, którą okładałeś pięściami. Nieraz trafiła przez ciebie do szpitala. To już przeszłość. Zapłaciłem za to więzieniem. Na dodatek straciłem dzieci i rodzinę. Znowu muszę zaczynać od zera. Jak długo jeszcze? Jak to znowu? Chcesz powiedzieć, że straciłeś kogoś oprócz Auxiliadory? Dlaczego płaczesz? Bardzo cię kocham. Płaczę z radości. Dlatego, że już dawno nie czułam się komuś potrzebna. Naprawdę. Wzbudzałam tylko litość. Brakowało mi ciebie. Płakałem, bo cię nie było i musiałem sam się ubierać. Już nigdy się nie rozstaniemy. Nigdy więcej nie zostawię cię samego. Nie będę już wariować. A jeśli się rozpłaczę, to tylko ze szczęścia, ponieważ mam ciebie. Gdzie Doris? Wyszła. Chodź. Mama i jej dzieci. Juan ma rację. Jesteście moimi synami. Bardzo was kocham. Oj, yo siento que los quiero mucho. To soy un animal porque kiedy byłem mały, ojciec bił mnie i ciągle mnie ubliżał.
Cada golpe to que przez me niego stałem się takim śmieciem. Que me decía, me convirtieron en esta basura que tienes enfrente. Fakt, że byłeś bity, nie jest żadnym usprawiedliwieniem. Żeniąc się z Auxiliadorą, przyrzekłem sobie, że nigdy jej nie uderzę. Że nie będę robił jej tego, co ojciec matce. Ale nie mogłem się opanować. Wyżywałem się na mojej żonie. Dlaczego, skoro nienawidziłeś ojca za to, co robił? Nie wiem. Za każdym razem, gdy ją uderzyłem, zamykałem się w łazience i płakałem. Byłem wściekły, że zachowuje się tak samo jak on. Nie wiem, co powiedzieć. Wiem, że Zaki i Ruti nie zasłużyli sobie na takiego ojca. Zaki i Ruti no se merecían tener el papá que tienen, chica. Por eso es que ese muchachito que tú tienes dentro. Dlatego musisz dbać o tego malca, chronić go i wychować jak należy, aby nie był takim tchórzem jak ja. Jak mogłem powiedzieć coś, o czym zapomniałem? A później? Popełniłem bardzo poważne przestępstwo. Potem los sprawił, że straciłem pamięć. A kiedy ją odzyskałem, nie było mi łatwo przyznać się do niej. A wiesz dlaczego? Bałem się, że stracę to, co zdobyłem. Rozumiem cię, bo ja też wszystko straciłem. Jesteśmy na przegranej pozycji. A Pamela z każdym dniem zdobywa punkty na swoją korzyść. Jeśli nie połączymy sił, uda jej się rozdzielić nas z ukochanymi kobietami. Nie chodzi o ciebie. Zgodziłem się na tę rozmowę tylko dlatego, że wszyscy możemy na tym skorzystać. Nie można się poddawać, nawet jeśli wszyscy nas zawiedli. Nie wiedziałam, że miałeś takie dzieciństwo. Myślałam, że jesteś urodzoną kanalią. No era. Bo jestem. No soy. Por eso me asusta que ese muchachito pueda ser mío, chica. Dlatego boję się, że to moje dziecko i że będzie takie jak ja. Jestem jak zaraza, która dosięga wszystkie kobiety. Que enferma la vida de cualquier mujer. Bueno, tampoco así. Bez przesady. Porque uno como madre. Matki też są odpowiedzialne za dzieci. No, nie. Son los padres. To ojcowie uczą dominacji. Los que enseñan eso. A dominar. Como si el amor jakby można było zmusić kogoś do miłości. Por eso que yo quiero vivir muchos años. Chcę żyć długo, żeby dać w gębę Zakowi, jeśli pójdzie w moje ślady. Partir la cara a Zak, si se atreve a copiar mi patrón. Para asegurarme de que ese muchachito. Jeśli to chłopak, muszę upewnić się, że nigdy nie uderzy kobiety. A jeśli córka. Y bueno, si es niña, para que aprenda a defenderse de los tipos. Że umie bronić się przed takimi jak ja. Nie chcę twojej litości. Nie dał mi dokończyć. Co mam zrobić z tym, co czuję? Każda porażka napawa nas lękiem. Doskonale. Już jedzie? Tak. Gotowa? Nie za bardzo. Mój syn chyba też nie. Bardzo się boję. Nie masz czego się bać, bo nic złego się nie stanie. Musisz rozpocząć nowe życie. Zgoda.
Dame. Jestem gotowa na nowe życie. Estoy lista para echarle tierra a mi. Mój syn także. Mimo że płacze. No lo puedo creer. Nie wierzę. To Ana. Co za niespodzianka. ¡Qué sorpresa! ¡Ay, sí! Señora Maya. ¡Ay, tía! ¡Me da pena! ¡Y bueno, y emoción a la vez! Chciałabym znów tu zamieszkać. Przyjmiecie mnie? Oczywiście. Jesteśmy rodziną. A ona bała się, że będzie wam przeszkadzać. Musi jak najszybciej rozpocząć nowe życie. Prawda. Mówiłem, że tata zajmie pokój z widokiem na Avila. A ten z łazienką? Ty możesz zająć główny z jacuzzi. Wygraliście własne mieszkanie? Nie. Jesteśmy teraz rodziną Restrepo Revueltas, dlatego zamieszkamy w penthouse. Y bueno, nos vamos ahora a vivir al penthouse de Virginia. Eso es correcto. A ten dom będzie tylko miejscem pracy. Eso es correcto, por eso que te przywiknij więc do myśli, że biorę pokój z łazienką. No, 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 no. Eso lo arreglamos. Później się dogadamy. Nic z tego. Będę pierwszy. Czego się spodziewałaś? Cieszę się, że nie sprowadzili się tutaj. Nie rozumiesz, że kocham tych chłopców? Poznałam Romana, kiedy był taki maleńki. Ich także odbierze mi Virginia? A kto ci zabrania ich kochać? Ale wspólna rodzina to co innego. Nie ma w niej miejsca dla ciebie. Cudownie jest wyjść za mąż z miłości i to na całe życie. Masz rację. Zawsze o tym marzyłyśmy. Dobrze, że to tylko marzenie. Faceci nie nadają się nawet na wycieraczkę w domu kobiety. Małżeństwo to poważna sprawa. Podejmujesz najważniejszą decyzję w życiu. Mogę znaleźć w internecie definicję słowa małżeństwo. Nie obchodzi nas internet. Ważne, co my o tym sądzimy. Od dziecka bawiłyśmy się w dom, żeniłyśmy Barbie i Kena, nosiłyśmy welony. Za to wy boicie się ślubu jak ognia. Powiem wam coś. Gdyby Ewa nie zerwała pomidora dla Adriana, nie byłoby ludzi na tym świecie. Mówiłam, że znam Biblię na pamięć. ¿Vieron que yo me acaletré la Biblia completica, loca? ¿Sí? Adrián. Adrián. Pomidor. Gdzie twój klucznik? Rozmawia z Juanem. Skąd u ciebie ta fiksacja na punkcie wariatów i żebraków? René nie jest wariatem ani żebrakiem. Miał tylko wypadek. Jasne. Jako pielęgniarka myślisz, że każdy facet potrzebuje opieki. Niestety ta choroba jest nieuleczalna. René ma łajdactwo we krwi. W czym rzecz, Pamelo? Bo nie wierzę, że nienawidzisz mnie bez powodu. Co was łączyło? Coś więcej oprócz pracy? Bo sprawiasz wrażenie zazdrosnej kobiety. Zaraz po tym zrobimy to, a potem to.
Musimy się sprężać i działać po cichu. Maja na pewno poprze nasz plan. Co ty na to? Zgoda, jestem za. Świetnie. Wracam do domu. A co z tamtą sprawą? Jaką? Chciałbym omówić o naszych dzieciach. Kiedy indziej? Jestem zmęczony. Juan! Juan, mira. Yo necesito que tú me perdones. Chciałbym, żebyś mi przebaczył. Yo sé que te he causado mucho. Wiem, jak bardzo cię skrzywdziłem. Pero yo necesito. Mam jednak nadzieję, że pewnego dnia algún día me veas, spojrzysz na mnie i powiesz, że mi wybaczasz. Y me digas que de verdad me perdonas. Zrozum wreszcie, że René ma żonę. Więc daj im spokój. Chyba, że potrafisz zadowolić się byle czym. Zadziwia mnie twoja nienawiść. To René zdecyduje, czy mu zawadzam. I może mam niewiele zalet, ale znam takie, które w ogóle ich nie mają. A caramba, Juan, ¿qué haces tú? Co robisz z René? Opowiedział ci, jak porwał twojego syna? Mam teraz inne sprawy na głowie. To prawda, doniosłem na René, ale wolę już negocjować i zapomnieć. Zapomnieć nie. Znaleźć prawdziwego winnego. Ożenił się, bo dobiega 40. To najlepszy wiek na ślub. Ale trzeba korzystać, póki żółwik podnosi jeszcze główkę. Coś wam wyznam. Kiedy facet dobiega 40, sprawy lecą na łeb na szyję. Racja. Ile kobiet potrzebuje przyjemności? Wiele. Większość. Gdyby wszyscy faceci mieli żony, nie mogliby im dogodzić. Nie wkurzajcie się. Jesteśmy tylko szczerzy. Palnij go popielniczką. To dzięki nam znaczą coś na tym świecie. To Moises, jedyny facet do rzeczy. Chcę pobiegać, ale ja mam dość miłości na najbliższy pół roku. Dobra, przebiorę się i pójdę. Witam, pani Ano. Hola, Jesús. ¿Cómo estás? Hola, Magdalena. Wyglądasz prześlicznie. Qué bueno que coincidimos. Estás preciosa. Gracias. René, ¿cómo estás tú? Me contenté. Słyszałam, że twój stan się poprawił. Dziękuję, ale pomówmy lepiej o tobie. Pięknie wyglądasz. Ana nie znalazła się tu przez przypadek. Przyszła, bo wraca do kancelarii. Ignoruje mnie. A stara się myli, myśląc, że dopuszczę do tego. Opracowanie wersji polskiej Studio Kompa. Tekst Marta Śliwińska. Czytał Marek Lerek.